Tak więc pięć głodnych dinozaurów wyruszyło w drogę do wspaniałej doliny. Takiego stada nie było nigdy wcześniej. Długoszyjec, trójrożec, wielkousty, latacz i szpiczasto ogoniasty. Wszyscy razem. Wszyscy wiedzieli, że jeśli zgubią drogę, będą głodować, albo w mroku znajdzie ich ostrozęby. Gwiezdne drzewa rosną tam, gdzie jest dużo wody. Jeśli pójdziemy z biegiem tej rzeki... Nie ma tu zielonego jedzenia, a ja jestem wciąż głodny. Ja też jestem głodny. Czujesz coś? Ja czuję... Dudka. Czujesz mnie? Czuję zapach wody. Czuję gwiezdne drzewa. Patrzcie, zielone jedzenie, wspaniała dolina. Znalazłam ją. Sara, przestań. Znalazłam ją. Trzęsienie ziemi. Musimy stąd uciekać, tędy. Chodźcie. Szpilek, pośpiesz się. Dudek, Szpilek, uciekajcie stamtąd. Oni zjadają nasze jedzenie. Patrzcie. Patrzcie, co oni robią. Są tacy zachłanni. A co ze mną? Wciąż jestem głodna. Jesteś głodna? Ja nic nie jadłem przez całą drogę na szczyt. Teraz jesteśmy we wspaniałej dolinie i też nie ma nic do jedzenia. Będziemy głodni do końca życia. Pterek, Sara nie miała racji. To nie jest wspaniała dolina. To nie jest nic wspaniałego. Nie. Lepiej zejdźmy na dół i zobaczmy, czy może coś zostało. Pterek, czy mógłbyś podfrunąć tam do góry i... Nie. Nie przejmuj się. Wszystko w porządku. Wiele rzeczy nie lata. Skały, drzewa, szpilek. Dudek, podsadź pterka na gałąź. W porządku, Szpilku. Nie za szybko. Dobrze. Nie za szybko. Wy czterej wyglądacie tak zabawnie. Dudek, Pterek, zejdźcie na dół. Mamy jedzenie. Leć, Pterek, rozłóż skrzydła. Leć, machaj skrzydłami. I fly? I co, leciałem?